Dobry wieczór! Z tej strony Multi i dziś witam was w prezentacji nowego moda do gry World of Tanks. Modyfikacji, która wywarła na mnie wrażenie swoją jakością i dopracowaniem. Jest to, moi drodzy, świat Gwiezdnych Wojen z czołgami w roli głównej. Mamy tutaj modyfikację, która zamienia nam czołgi na po prostu bohaterów świata Gwiezdnych Wojen. Coś, co może się podobać szczególnie fanom tych filmów, całej serii. No i już teraz zobaczcie 7 pojazdów, bo dokładnie tyle mamy zamienionych. No i tutaj proszę bardzo, klony, Imperium. Mamy, moi drodzy, Toga. Mamy oczywiście również R2-D2. Jest KW-2, Darth Vader. Jest IS-3. Jest T49 i jest Badger. 7 pojazdów, z czego mamy jedną premkę. Powiem wam, że z tych wszystkich 7 modeli najbardziej podoba mi się ten. Nie wiem, czy jest to kwestia skali, ale naprawdę jakoś tak ten wydaje się najbardziej dopracowany. Poza tym KW-2, no, wygląda imponująco, no bo to jest taki charakterystyczny pojazd. Szczerze powiedziawszy, najmniej podoba mi się chyba Badger. WZ-ka ma to do siebie, że ten model jest strasznie spłaszczony i ten hełm klona, no, nie wygląda aż tak pięknie. Przydałoby się coś wyższego. Wtedy te wymiary byłyby bardziej dobrane. No ale dobra, pokażę wam przykładową bitewkę właśnie na moim ulubionym modelu. Moda przed chwilą zainstalowałem, ale na początek jak to w ogóle pobrać, jak to zainstalować, więc od razu informuję, że w opisie będzie link do strony. Moda pobierzecie z oficjalnego portalu World of Tanks z modami, tak, taki portal właśnie wczoraj ruszył. Klikamy download, wybieramy oczywiście wersję WOT-a, taką jaką mamy. Jest to, słuchajcie, instalka, która waży 200 MB. Także chwilę to się będzie pobierać, ale jeśli macie szybszy internet, to jest dosłownie parę sekund. Następnie będziemy musieli wybrać miejsce, gdzie chcemy to zainstalować. Wybieramy język angielski, polskiego nie ma. Next. Oczywiście folder C, Games World of Tanks. Next. Zaznaczamy mody, które nas interesują. Zobaczcie, możecie sobie zobaczyć, które są, jak wyglądają i wybrać te, które chcecie, tak? Jeśli przykładowo tego nie chcecie, no to odznaczycie, iż on się nie wgra. Następnie klikamy Next i potem już tylko trzeba po prostu doczekać do końca instalacji. Ja osobiście powiem, że jedna rzecz tylko mogłaby być jeszcze lepiej dobrana, gdyby się dało zaznaczyć, że my mamy swój pojazd tak, jaki mamy, ale pojazdy rywala już tak samo nie wyglądają. Tak, aby odróżniać je i nie mieć problemów z celowaniem, ale to już jest taki detal. I tak wygląda to fenomenalnie. R2D2. Ok, pojedziemy sobie na prawą stronę. Wybrałem ten pojazd też dlatego, że obiecałem, że troszeczkę nim pogram, a tak się nie wydarzyło, ponieważ nie miałem za bardzo kiedy. No ale teraz jest idealna okazja, więc czemu by nie? Pojedziemy sobie na wodę i wziąłem celowo optykę, aby lepiej podświetlać. Załoga ma tam parę perków, powinna się nadać. Oczywiście mamy wersję tutaj działa szybkostrzelnego 7 i 92 mm, czyli totalny spam. Mamy tak naprawdę karabin maszynowy, a nie działko, bo ciągle to powtarzam, kurde, niepoprawnie. Okej, uwaga. Jesteśmy przykampieni, jest boczkiem. Leci salwa. No! Swoje stracił. Nie powiem, że nie. No dobra, teraz tak. Przykampimy się może. Chyba zniknąłem już. Chyba tak. Teraz się wychylimy. Uwaga, uwaga. Przestrzału na nich jeszcze nie ma. O, tego. Agenta. Nie, nie da rady. Ja poczekam, jak oni się wychylą. Na pewno się wychylą. Tylko muszą się cofnąć. Tu jest taka perfidna skała, ona całkowicie zasłania. Ale mówię, kwestia czasu, na pewno będzie okazja jeszcze im rąbnąć. Podjeżdża Tedek. Kurde. Gdyby ktoś był bardziej tej lewej strony, byłoby idealnie. Sam na razie nie chcę jechać na wodę, bo to jest duże ryzyko. No nie no, musimy się, kurde, zdecydować, co robić dalej. Na środek czy na plecy? No z daleka raczej skuteczność będzie marna. Nie widać mnie było. Okej, przyjechałem niewidoczny, więc podjedziemy tutaj. Kurde, ten trochę gruby jest czołg. O, lecimy, teraz salwa. Kurna. 13 HP, no taki ogryzek już. Prawie go mieliśmy. 4-8, musimy teraz wrócić na środek, bo zdecydowanie nasi sobie tam nie radzą. Poza tym jeszcze presja miastem nadchodzi. To jeszcze nie jest przegrane, bo na tych tierach da się robić wyciągi, ale kurde, strasznie dostajemy baty. Podjedę w te krzaki i tu kurna, teraz będzie salwa ładna chyba. Dostał co nieco. Przodujemy szybko. Jadą na środek. Musimy się wycofać na wodę. Z wody jeszcze coś zrobię. Stąd nie ma opcji, bo wyjadą na mnie, a ja nie będę miał tyle pocisków, aby ich zniszczyć wszystkich. Szybko ucieczka, no. Wyciąg jest real. Naprawdę, wyciąg jest możliwy. Prawie Rosjani. Mardera teraz. Okej, zniszczone ładnie. Pancer III mi celuje tutaj na pewno. Kurde, trafił we mnie. Od przodu strzelają, od boku. No, HP się kończy. Koniec, więcej nie ma. Trochę żałuję, że tak to się skończyło. Naprawdę, bo strasznie dostaliśmy baty. Ale co nieco postrzelałem, 3 fragi są, więc nie najgorsza potyczka. Jak to mnie tam plasuje w drużynie? No, powiedzmy, że nie wypadłem najgorzej, ale też na pewno nie najlepiej w całej potyczce. Także, moi drodzy, to była taka krótka prezentacja tego moda. Wydaje mi się, że to może was zainteresować. Pamiętajcie o tym, że trzeba te pojazdy albo mieć u siebie w garażu, albo też zobaczycie je po przeciwnej stronie. Więc czy to dobrze, czy to źle, to już zależy od tego, jak chcielibyście to widzieć. Więc dziękuję bardzo za uwagę, pamiętajcie o ocenianiu, komentowaniu i do zobaczenia na strumyku. Na razie, hej!